W niedzielę 5 lipca na platformie Epic Store pojawiła się beta zapowiadanej na 2020 rok gry pod tytułem Mortal Shell. Zestaw plików do ściągnięcia waży około 11 GB i każdy chętny może za darmo samodzielnie sprawdzić betę do 10 lipca bieżącego roku. Jednocześnie zawiadamiam, że nie musicie się obawiać żadnych spoilerów, ponieważ w udostępnionych materiałach nie zdradzono żadnych istotnych fragmentów fabuły. Beta ma na celu zapoznanie się z podstawami systemu walki oraz mechanizmami rozgrywki. Jakie są moje pierwsze wrażenia? Całkiem niezłe. Po pierwsze zaznaczam, że po gry typu Souls-like sięgam niezwykle rzadko i ostatnią okazję do zmierzenia się z tematem miałem przy okazji nieźle zapowiadające się Arbori. Mortal Shell przedstawia jednak zupełnie odmienny klimat niż jego polski odpowiednik i zdecydowanie bliżej mu do pierwszego Demon Souls aniżeli prześmiewczej sielanki fantasy. Gra jest niezwykle mroczna, klimatyczna i posępna. Wygląd postaci przywodzi tu na myśl horrory i dark fantasy w najmroczniejszym wydaniu. Kolorystyka otaczającego świata jest niezwykle wyblakła, szara i przytłaczająca, a ruchy zarówno bohatera, jak i przeciwników są powolne i odrażające. Wszystko to sprawia wrażenie koszmaru sennego, z którego jak najszybciej chcielibyśmy się wybudzić i choć niewątpliwie oprawa potrafi być przerażająca, właśnie to sprawia, że brniemy dalej, chłonąc odmiennie ciekawy klimat, pozbywając się strachu na rzecz ciekawości wykreowanego uniwersum. Zaryzykuję stwierdzenie, iż debiutanckie dzieło studia Cold Symmetry pod względem budowania atmosfery i świata przedstawionego może okazać się jedną z większych niespodzianek tego roku, mieszając w zestawieniach najlepszych gier 2020. Biorąc pod uwagę, że premiera ustanowiona została dopiero na grudzień, twórcy zaopatrzyli się w odpowiedni bufor bezpieczeństwa, dostarczając graczom krótki wycinek gry, dzięki czemu zbiorą cenne opinie, sugestie i doświadczenia, szlifując swój produkt na miarę pretendenta do zdetronizowania dotychczasowego króla gier Souls-like od studia From Software. Sam klimat oczywiście do tego nie wystarczy, więc skupmy się na rozgrywce, wadach i zaletach nadchodzącej produkcji. Za oprawę wizualną odpowiada dość mocno eksploatowany ostatnio silnik Unreal Engine 4 i trzeba przyznać, że gra prezentuje się naprawdę okazale. W udostępnionym demie możemy zwiedzić trzy miejscówki, z czego pierwsza robi za krótki samouczek i oprócz ładnie wyrenderowanej, dynamicznie reagującej wody, niespecjalnie jest na czym zawiesić oko. Drugi etap to typowy dla Souls-like'ów, otwarty teren, pełen ukrytych miejsc, skrótów i terenów do eksploracji, natomiast trzeci i zarazem ostatni z nich to mroczny i ciasny dungeon spowity obecnym mrokiem. Każdy z etapów wyraźnie różni się od poprzedniego, zachowując przy okazji spójność opartą na tej samej mrocznej i wyblakłej kolorystycznie konwencji. Mortal Shell w ruchu wygląda naprawdę ładnie, jednak od samego początku nie jest to produkcja projektowana jako gra nowej generacji, zmierzając na PC-ty, PS4 i Xbox One. Jak już mówiłem wcześniej, szczególnie spodobały mi się wygląd i zachowanie wody oraz poruszanie się i płynność ataków głównego bohatera. Z drugiej strony, jeśli chodzi o oprawę audio, przynajmniej na ten moment jest ona niezwykle oszczędna i poza dźwiękami ataków, uników i krzyków, tudzież wrzasków przeciwników, nie usłyszymy żadnych utworów muzycznych. Rozgrywka, jak zapewne się domyślacie, nie odbiega w żaden sposób od tego, co wpłynęło na popularność gatunku, choć tytuł stara się posiadać własną tożsamość. Sterowany przez gracza bohater to puste naczynie, bezcielesna istota, która przejmuje władzę nad resztkami ciał innych poległych w walce. W zależności od tego, jaki podmiot opanujemy, będziemy dysponować innym wachlarzem umiejętności oraz w odmienny sposób pokierujemy rozwojem prowadzonej postaci. Demo pozwala na wcielenie się w typowego, powolnego rycerza z wielkim mieczem, który powolność ataków rekompensuje większymi obrażeniami oraz znacznie bardziej mobilnego łotrzyka, który stosunkowo niskie obrażenia nadrabia czymś na wzór teleportu bestii z X-Menów. Grając zarówno jedną, jak i drugą postacią, nie zauważyłem jednak większej różnicy w rozgrywce i prawdę mówiąc zdecydowanie chętniej decydowałem się na potężnego i łatwiejszego w opanowaniu rycerza. Jeśli chodzi o przeciwników dostępnych w grze, ich projekty nie są specjalnie kreatywne, natomiast wyglądają w porządku i są nieźle zanimowane. Zaatakują nas zatem humanoidalne istoty, które jako podstawowe jednostki, zwłaszcza w pojedynkę, nie stanowią większego zagrożenia, ciężkie i powolne tanki atakujące ogromnymi halabardami, jaszczurowampiry, które są niezwykle irytujące ze względu na zatruwanie naszego bohatera przy okazji każdego celnego ataku, najsilniejszy ze wszystkich mobków człowiek Waszka wyposażony w wielkie szpony oraz najciekawsze według mnie poprzebijane sztyletami monstrum, które wyciąga oręż z własnego ciała i ciska nim w bohatera, a przed śmiercią wyrywa nawet własną głowę, żeby zadać ostatnie obrażenia atakiem samobójczym. Nie obyło się również bez bossów, choć demo zezwala wyłącznie na jedną prawdziwą walkę na dedykowanej arenie, gdzie zmierzymy się z ogromnym bydlakiem wyposażonym w gigantyczny pasek zdrowia. O dziwo, choć generalnie jestem bardzo kiepski w tego typu produkcjach, nie miałem większego problemu ani z przedarciem się do finalnego przeciwnika, ani z jego ostatecznym ubiciem. Rozgrywka do najcięższych nie należy,
zależy i myślę, że każdy miłośnik Souls-like'ów będzie psioczył na niski poziom trudności. Tytuł może więc stanowić bardzo ciekawą alternatywę dla wszystkich graczy, którzy będą chcieli zagrać w coś podobnego, jednak nie mają ani czasu, ani cierpliwości przeżywać kolejnych śmierci w przeciągu kilku minut. Jeśli chodzi o system walki w Mortal Shell, jest on do bólu klasyczny, powolny i nie do końca przemyślany. Docelowo wyposażeni jesteśmy w dwa rodzaje ataków: szybki, lekki i powolny, ciężki, które możemy łączyć w kombosy. Oprócz tego sterowana postać dysponuje dwoma rodzajami uników oraz kontrą, która wymaga od gracza odpowiedniego timingu, a także tryb Hardon, który zapewne doczeka się niemałej szydery, jeśli jego nazwa do premiery nie ulegnie zmianie. Umiejętnością specjalną naszego bohatera naczynia jest możliwość stwardnienia w dowolnym momencie, sprawiając, że na krótki moment jesteśmy niewrażliwi na ataki przeciwników. Przypomina to coś na wzór skilla w grze typu MOBA, który pozwala na chwilowe pochłanianie wszelkich ataków bez odnoszenia jakichkolwiek obrażeń. Dzięki temu podczas starć z oponentami możemy dobrać odpowiednią taktykę walki, bądź też otworzyć sobie drogę ucieczki w razie większych problemów. W związku z tym, że docelowo sterujemy ciałami poległych istot, po zbiciu paska zdrowia do zera mamy chwilę na to, żeby jeden raz wrócić do poległego ciała, odzyskując jednocześnie utracone zdrowie. Poruszanie się postaci oraz płynność ataków stoi na zadowalającym poziomie, niemniej kod gry ewidentnie kuleje pod względem detekcji kolizji, co wielokrotnie kończy się przenikaniem postaci przez siebie, nachodzeniem na inne obiekty, blokowaniem się bohatera itd. Kamera oraz zablokowanie jej na przeciwnikach również pozostawiają wiele do życzenia i wielokrotnie zamiast walczyć ze szczególnie problematycznymi pod tym względem wampirami, próbowałem odnaleźć się w sytuacji, panicznie próbując wycentrować widok na własnej postaci. W dodatku IQ przeciwników raczej nie stoi na najwyższym poziomie, czasami irytując wręcz głupotą, kiedy dla przykładu mobki w morderczym amoku na siłę pchają się w pułapki stojące dosłownie metr przed nimi, pakując bezładnie cielska we wnyki, wystawiając się jednocześnie na niechybną śmierć. Te elementy stanowczo wymagają uwagi i twórcy w pierwszej kolejności powinni je usprawnić. Niewiele jestem w stanie powiedzieć na temat rozwoju bohatera oraz umiejętności, którymi dysponuje, ponieważ demko nie zdradza pod tym względem zbyt wiele informacji. Na pewno do dyspozycji gracza oddane zostanie co najmniej jedno drzewko umiejętności z 10 odnogami, zawierające różne skille i perki pasywne. Na mapach co jakiś czas rozstawiony jest również sarkofag z dostępnymi ciałami do przejęcia oraz kowadło, które umożliwi ulepszenie dostępnego oręża na kolejne poziomy. Czasami natrafimy również na wyjątkowo obleśnego sklepikarza, który oferuje przedmioty leczące i niwelujące efekty trucizny, a za przedmioty regenerujące zdrowie służą tutaj grzyby, nieznacznie przywracające zdrowie w czasie. Każdy z udostępnionych etapów posiada również co najmniej jedną ukrytą komnatę bądź jaskinię, w której zawalczymy z minibossem lub pozyskamy ciekawe przedmioty, choć na ten moment zamiast pancerzy czy oręża są to raczej przedmioty modyfikujące umiejętności, teleportery, glify i inne pomniejsze bzdurki potrzebne do rozwoju bohatera. Ciekawostką jest to, że nasza postać, wielokrotnie używając danego przedmiotu, na przykład banjo, na którym możemy zagrać, uczy się biegłości w jego obsłudze, co przy ponownym użyciu pozwala uzyskać lepsze efekty. W słowach końcowych zapowiedzi muszę przyznać, że udostępnionym demem jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Gra wygląda ładnie i jest nieźle zoptymalizowana, ani razu nie wykrzaczyła mi się do Windowsa i śmiga na ustawieniach Ultra w 90 klatkach w rozdzielczości Full HD na laptopie wyposażonym w GTX 1660 Ti i Intel 7 9 generacji. Nie zauważyłem żadnych chrupnięć, zwolnień czy innych problemów z optymalizacją. Premiera ustalona została na grudzień tego roku i przyznam szczerze, że godzina spędzona z grą narobiła mi na nią nie lada apetytu. Jeśli jednak mój materiał nie przekonał Was do zakupu, przypominam, że każdy z Was może wypróbować Mortal Shell samodzielnie do 10 lipca, przypisując ów produkt do konta Epic Store, co polecam zrobić zarówno fanom, jak i laikom gier typu Souls-like. Tymczasem żegnam się z Wami i do następnego odcinka. Na razie.